swojego mieszkania i ją zobaczyłam i zdążyłam jeszcze zdjęcie zrobić. Chciałam tu znaleźć, ale nie wiem, gdzie się zaplątałam. I zrobiłam to jej zdjęcie. Także na tej Górze Krzyżowej, tam się też idzie, odmawia się różaniec i też tam ludzie mówią, że tam są cudowne uzdrowienia, że się zdarzają różne nietypowe rzeczy, że ludzie odrzucają kulę. Dla mnie jeszcze zaskoczeniem było to, że na tą górę, którą tam pokazywałam w kilku miejscach, to jest widok ogólny z tej góry robiony, gdzieś z połowy góry. Na Medjugorje, na wieś, czy na osadę, nie wiem jak to nazwać, to ludzie taci sami. Że tam wchodzili ludzie o kulach. Normalnie o dwóch kulach facet wszedł. Nie wiem jak, bo niektórzy na piechotę nie mogą wejść, na dwóch nogach i zdrowi nie mogą. A on na kulach wszedł i to też ludzie mówią, tam tyle pielgrzymek i tam nigdy nie ma pogotowia, tam nigdy nie ma wypadków, tam nie ma omdleń, tam nie ma potłuczeń, tam... To też ludzie uważali i ci kierowcy mówili, przewodnicy różni, inni ludzie też, że to jest niesamowite, że tam praktycznie nie zdarzają się, tu jeszcze w drodze na górę, jest już później po pielgrzymce. Na drugi dzień przechodziłam tamtędy i zobaczyłam, jak ta wizjonerka wychodzi z domu. To jest jej dom i zrobiłam zdjęcie i jeszcze chyba z nią kilka słów zamieniłam. Tam jeszcze ciekawe jest, że w samym Medjugorje i u tej pani Wicki tam ludzie nie zamykają domów i tam nikt nie kradnie. Nie wiem, jak jest teraz, ale wtedy jak byliśmy, myśmy też na tych naszych kwaterach zostawili wszystkie swoje bagaże i żaden z pokoi nie był zamknięty. I dom nie był zamknięty. I tamci gospodarze mówią, tu nikt nie zamyka, bo tu nikt nie kradnie. Tu ludzie po prostu nie kradną. Są przyzwoici na tyle, że nie ma przypadków, żeby ktoś coś ukradł. Na drugi dzień pojechaliśmy na spotkanie z tym ojcem Zofko. Ojciec Zofko to jest taki zakonnik, który wtedy, kiedy te dzieci uciekały przed milicją, schował je w kościele i później, i on od początku wierzył w objawienia Maryjne, bo tam nie wszyscy też księża wierzyli. On od początku wierzył i te dzieci wspierał i on był tam proboszczem przez kilka lat na tej parafii. Wtedy, kiedy ja pojechałam na pielgrzymkę, on już był w sąsiedniej parafii od kilku lat. I tam organizował właśnie spotkania dla pielgrzymów w poszczególne dnie. Jednego dnia był Dzień Polski, innego francuski, innego niemiecki. Zbierały się grupy pielgrzymów w danym języku, w kościele, dużym, ładnym kościele, tam gdzie on był proboszczem obecnie, gdzie jest obecnie proboszczem. I tam się odprawiała msza święta, różaniec, modlitwy. I opowiadał historię właśnie objawień maryjnych. Pojechaliśmy na spotkanie z tym ojcem Zofko. Był Dzień Polski, pojechało kilkadziesiąt autokarów. I w drodze jeden z autokarów się zepsuł. Ludzie, pozostałe, kto tam przejeżdżał jeszcze, zatrzymywali się i po kilka osób zabierali do autokaru, żeby tych ludzi dowieźć na spotkanie. Do naszego autokaru wsiadły dwie panie, które stanęły blisko miejsca, gdzie siedziałam i rozmawiały, że jedna z nich mówiła, że już jedzie, że już jest w Medjugorje po raz drugi czy trzeci, że bardzo i że na tym spotkaniu już była i że ten ojciec Zofko wszystko wie, że wie, co ludzie myślą, że potrafi uzdrawiać, że ma jakiś taki dar. Sam ojciec Zofko później mówił, że on nie miał objawień. On miał jakieś przeczucie, jemu się śniła Matka Boska, ale objawienie jako takiego Matki Bożej on na oczy sam mówił, że nie widział. Natomiast nie miał wątpliwości, że objawia się dzieciom i że jest obecna cały czas w kościele podczas tych objawień. No i jedna z tych pań powiedziała, że jej koleżanka na poprzedniej pielgrzymce bardzo chciała, żeby ten ojciec Zofko ją pobłogosławił i cały czas się w tym kościele tam do niego starała dostać, dopchać,
A on był raz bliżej niej, raz dalej, ale w końcu jej nie pobłogosławił, no i pobłogosławił jakiś inny ksiądz. Kiedy przyjechaliśmy już na to spotkanie, kościół był pełen ludzi, Polaków, śpiewali tak pięknie, zwłaszcza górale, tak pięknie śpiewali po górach, dolinach, że myślałem, że ten kościół rozleci. Górale potrafią się pięknie modlić. Oni pięknie śpiewają, głośno i tak z głębi serca. Tak śpiewali, że bardzo wzruszające było. No i byliśmy jedną z ostatnich grup, które tam dojechały na miejsce, ale tak środkiem, wężykiem przez sam środek kościoła dotarliśmy jeszcze pod sam ołtarz. Skąd miał przemawiać ten ojciec Zofko i tam przed ołtarzem zgromadzeni byli wszyscy kapłani, którzy przyjechali ze swoimi grupami. I odbywało się to w ten sposób, że były tam modlitwy, litanie, różaniec, śpiewy, później msza święta. Opowiadał ten ojciec Zofko cały czas o objawieniach, a na każdy dostał różaniec, a na końcu ojciec Zofko pobłogosławił każdego księdza, kładąc mu rękę na głowie i robiąc znak krzyża na czole. A księża mieli zejść na kościół, błogosławić wszystko, przekazywać to błogosławieństwo maryjne wszystkim wiernym, a wierni mieli to błogosławieństwo zawieźć do swoich parafii, do swoich rodzin i przekazać. No i ponieważ wiedziałam, że te pacierze, te modlitwy będą trwały dość długo, bałam się, że nie dam rady wystać, pomyślałam sobie, że cofnę się w głąb kościoła, gdzieś w jakieś luźniejsze miejsce przy ścianie i oprę się o ścianę, będzie mi wygodniej po prostu modlić się i te kilka godzin w kościele. I tak zrobiłam, cofnęłam się tak gdzieś mniej więcej na 1/3 kościoła, przy jakimś filarze, przy ścianie, oparłam się, rzeczywiście było miejsce wygodne i tacie dość dobre. No i zaczęły się modlitwy, przyszedł ten ojciec Zofko, tłumacz przyszedł, zaczął go to wszystko przez tłumacza, bo w swoim języku, trwało to dość długo. No i na końcu, i w trakcie tego przedstawiania historii Medjugorje pomyślałam sobie, że skoro już jestem tu, ja na początku jeszcze jak stałam przy tej ścianie, jakiś mężczyzna ustąpił mi miejsca, więc podziękowałam, usiadłam, byłam zadowolona. Ale siedząc nie widziałam tego zakonnika, ojca Zofko, tylko słyszałam, co mówi, ale go nie widziałam. W pewnym momencie pomyślałam sobie, że przecież skoro już tu jestem i słucham, to powinnam przynajmniej zobaczyć, jak on wygląda. No więc podniosłam się i tam ponad głowami wyjrzałam i przypomniała mi się rozmowa tych dwóch kobiet w autobusie. I pomyślałam sobie, że skoro wszystko wiesz, co ludzie myślą, to wiedz o tym, że ja tu siedzę i czekam, żebyś przyszedł i mnie pobłogosławił. Mhm. Taka myśl mi przeleciała przez głowę i poleciała i usiadłam i dalej były pacierze, były modlitwy. Po zakończeniu tych wszystkich już uroczystości słownych, rzeczywiście księża ustawili się tak półkolem przy ołtarzu, ojciec Zofko podszedł do każdego, wszystkich pobłogosławił, księża, już każdy, który otrzymał błogosławieństwo, schodził na kościół między ludzi i błogosławił wiernych. I poprosili, że kto już jest po błogosławieństwie, żeby wyszedł na zewnątrz, żeby się zrobiło troszkę luźniej, bo było bardzo ciasno w kościele. A ja pomyślałam sobie, że nie będę wstawać i pchać się do księży, którzy błogosławią, po prostu posiedzę, aż się zrobi luźniej. No i siedziałam na tej ławce kilka minut i zobaczyłam, że ojciec Zofko, jak pobłogosławił wszystkich księży, to jak po sznurku przyszedł prosto do mnie. Z tym, że nie podszedł do mnie bezpośrednio, tylko ja siedziałam na końcu ławki, a on stanął na drugim końcu ławki. I pokazał nam idzie, żebyśmy tą ławkę wzięli, położyli jedna na drugą, to będzie więcej miejsca. No i ja wziąłam z jednej strony tą ławkę, on wziął z drugiej, położyliśmy ławkę na ławkę. No i zaraz mężczyźni tam się zebrało kilku i te ławki poskładali jedne na drugie, więc rzeczywiście zrobiło się luźniej. No i ja myślę dalej o tym, co mówiły te panie w autobusie, że tam się ta jej koleżanka pchała i chciała, żeby ją pobudować.